pierwszymi właścicielami, o których my wiemy, to byli państwo Nawroccy. Jan Nawrocki, który został tutaj właścicielem tego młyna w 1860 roku i prowadził ten młyn do swojej śmierci w 1869. Później młyn przejęła jego żona Karolina Zmirowskich i wraz ze swoim drugim mężem, Romanem Kanią, prowadziła ten młyn, a następnie młyn przeszedł w ręce córki Karoliny z pierwszego małżeństwa z Janem Nawrockim, Marianny, która wyszła za mąż również za mynarza Feliksa Orzechowskiego. Wiemy, że następnymi właścicielami młyna w Chojnacie był pan Władysław Pleśnierowicz, syn Pawła Pleśnierowicza, młynarza z Kąpiny. O panu Pleśnierowiczu wiemy, że był człowiekiem bardzo uczciwym, pracowitym, zapobiegliwym, rozbudowywał młyn, rozbudowywał gospodarstwo. W kronice parafii Chojnata, napisanej przez księdza Woźniaka, jest przedstawiany bardzo, bardzo pozytywnie. No i właśnie za pana Pleśnierowicza była kupiona tutaj do młyna turbina wodna i była rozbudowana przybudówka, w której znajdował się tartak. Który już dzisiaj nie istnieje, bo został zniszczony. Został zniszczony, bobry zgryzły takie ogromne drzewo, które się przewróciło na dach, zniszczyło. No i przyroda dokonała swojego. Po panu Pleśnierowiczu młyn przeszedł w ręce pana Wiktorowicza. No i później jego dwie córki też tutaj prowadziły ten młyn. Janina prawdopodobnie tutaj przez okres wojenny II wojny światowej tutaj miała działalność. Młyn pracował przez całą wojnę, świadczył usługi dla ludności pobliskiej. A następnie ten młyn kupił pan Zygmunt Rogowski, również młynarz z Mszczonowa. Pan Rogowski, później ten młyn odziedziczyła jego córka Barbara z męża Janowczyk. A w 2001 roku my kupiliśmy ten młyn od córek pani Barbary. Były różne młyny i w młynach się ziarno gniotło i później tą mąkę, właściwie śrutę, była do góry transportowana i rozdzielane były mąka od otrąb. I różne metody były tego rozdzielania. Były takie metody, że na przykład wielka skrzynia z takim drobniutkim sitem i ona się trzęsła. Bujała się i w ten sposób się przesiewało trąby osobno. A tu był z kolei inny młyn, kręciło się to wszystko. Że tam na górze wlatywało pomielone zboże, to się kręciło i przez taki drobny materiał wlatywała mąka. I transportowana była przenośnikiem ślimakowym, a śruta wysypywała się też z tamtej strony. Tutaj na przykład są filtry. I było w ten sposób, że powietrze było dmuchane i czyste powietrze wylatywało, a brudy były łapane do worka. Tu jest też taki stary wentylator,
który służył do tych filtrów, które wcześniej pokazywaliśmy. I on pompował brudne powietrze, a przez filtry już wylatywało oczyszczone. Bo tu są przenośniki kubełkowe. I taka długa taśma z kubełkami i szła aż do piwnicy. I ona zabierała stamtąd zboże i wysypywała na górę i ono się mogło rozdzielać. Tutaj się wysypywało do tego urządzenia, do robienia kaszczy, do czyszczenia zboża. Polega praca tego przenośnika na tym, że jest długa taśma, która sięga aż do piwnicy i do której przymocowane są takie kubełki. I ta taśma tutaj akurat zawraca i ma na górze, i tu może być wsypywane ziarno, mąka. Jak ona zawraca, to się wysypuje i może lecieć tutaj na dół, a z dołu przewożone coś. Tu są takie sypy do mąki. I tu był zakładany worek i od razu było workowane. Do lat 80. on pracował, ten młyn i tartak. Czyli jakieś tam jeszcze był przemiał na otręby, słyszeliśmy może już mąkę. Na mąkę, na otręby. Młyn na początku powstał parterowy, całkowicie drewniany. I z kołem młyńskim, z takim dużym kołem, podobne trochę do tego tutaj obecnego, a chociaż to nie jest oryginalne. Później dopiero przerobiono go na turbinę, która była bardziej, większą moc dawała i mniej wody potrzebowała, była bardziej, większą sprawność miała. No jeszcze nie dodaliśmy, że ten młyn dwupiętrowy, który teraz jest za naszymi plecami, on był pobudowany tuż przed, w trakcie II wojny światowej, na miejsce tego młyna parterowego. W tym samym miejscu. Obecnie młyn jest nieczynny, czyli nie pracuje, nie prowadzi swojej działalności, ale służy na przykład do sesji zdjęciowych. Amatorskich, może służyć jako miejsce do sesji ślubnych. Także zapraszam do odwiedzania i turystycznie, i w celach sfotografowania się.